Dzień dobry, Kamil Kołsud, to jest program Stacja Tokio. Jest z nami Marta Walczykiewicz, czyli wybitna już kajakarka. Witam serdecznie. 114 medali zdobyłaś w życiu. Tak jest. To sobie policzyliśmy. Czy ty już się czujesz legendą? Nie, legenda to jest za dużo powiedziane słowo. Czuję się dosyć spełnionym sportowcem, a taką troszeczkę rozpoznawalną osobą. Żeby być legendą, to chyba musiałam w swoim dorobku jeszcze parę złotych medali zdobyć i przede wszystkim ten najważniejszy, czyli złoty medal olimpijski. Mam nadzieję, że niedługo się to marzenie spełni. Ale kiedyś powiedziałaś to w jednej z rozmów, że tak, to jest mój cel, chcę być legendą. Chciałabym być, tak, oczywiście. Ja nie mówię, żebym nie chciała. Chciała bardzo bym być legendą, chciałabym być bardzo rozpoznawalna, że wyjdę na ulicę w takim dużym mieście jak Warszawa i gdzieś tam wszyscy będą znać mnie, będą ogólnie znać kajakarstwo i całe to nasze środowisko. I mam nadzieję, że gdzieś te moje wyniki, te 114 medali, gdzieś się po troszeczku do tego przyczyni. Czy czujecie się niedoceniani jako kajakarze? Niedoceniani. Zależy o co, jak odnieść się do tego niedoceniani. Na pewno nasz sport jest troszeczkę mniej popularny niż piłka nożna czy tenis. Mniej nas pokazują w telewizji zdecydowanie. Teraz nawet Mistrzostwa Świata nie były aż tak bardzo, że tak powiem, transmisji nie było. Przerzucali się po prostu między skokami narciarskimi na biegi finałowe z naszym udziałem. Fajnie chociaż, że to pokazywali. No dlatego nie ma się co później dziwić, że przeciętny kibic czy telewidz po prostu no nie wie, co to jest kajakarstwo i dosyć często mylą kajakarstwo chociażby z wioślarstwem. No, ja mówię o tym, jak mówisz o tej rozpoznawalności, chciałabyś, żeby ludzie gdzieś tam poznawali, czyli na razie jest z tym bardzo różnie raczej. No w moim mieście oczywiście rozpoznają mnie, bo miasto nie jest może mega duże, ale też nie jest najmniejsze, 105 tysięcy mieszkańców i w mieście wszyscy mnie poznają, ale no mówię, to jest tylko moje miasto i mogę powiedzieć, że jestem taką gwiazdeczką w tym mieście, czy też perełką, bo tylko ja zdobyłam medal olimpijski dla swojego miasta, więc mieszkańcy Kalisza mnie rozpoznają. No, z tymi większymi miastami już jest gorzej. Teraz zdobyłaś srebro na Mistrzostwach Świata. To jest tak, że to smakuje jak złoto, kiedy ma się jednak Lisa Carrington w swojej konkurencji? No, Lisa Carrington jest aktualnie poza zasięgiem nie tylko mnie, ale reszty świata. To, co zrobiła na tych Mistrzostwach Świata w konkurencjach indywidualnych, jest niewyobrażalne. Jeszcze chyba nie było w historii kajaków światowych kogoś tak wybitnego jak ona. No raz na jakiś czas zdarzają się takie przypadki jak Michael Phelps czy Usain Bolt i myślę, że takim przykładem też jest Lisa Carrington. Dla mnie ten medal smakuje jak złoto z tego względu, że na początku sezonu ten cały sezon w ogóle był pod znakiem zapytania z racji kontuzji. Dwa miesiące borykania się, zastanawiania się co dalej, czy ten sezon jeszcze przetrwać, czy ważniejszy jest ten następny, ale jeśli tu nie zrobię kwalifikacji, to czy później będę miała szansę wrócić do kadry, czy trener mnie powoła, czy będę w stanie po roku nic nie robienia wrócić do swojej szczytowej formy. Było dużo znaków zapytania, dlatego ten sezon skończył się naprawdę taką dużą wisienką na torcie. Tam też było trochę szczęścia, bo jaka była ta historia w ogóle z Igrzyskami Europejskimi, gdybyś mogła powiedzieć, bo ty tam miałaś na początku nie startować w jedynce. Tak, no bo tak naprawdę do treningów wróciłam w marcu, w połowie marca, a już pierwsze eliminacje krajowe odbyły się w kwietniu. No i tam w swojej konkurencji indywidualnej no, przegrałam jedną setną sekundy z koleżanką z kadry. No i po tych zawodach już nie mieliśmy możliwości sprawdzenia się i trener szybko podjął decyzję, że na europejskich igrzyskach nie będę bronić tytułu sprzed tych pierwszych igrzysk z Baku, czyli nie obronię już złotego medalu, bo w konkurencji Kajden na 200 metrów wystartuje Karolina Naja. No ciężko było mi się pogodzić z tą decyzją, bo czułam, że coś mi zabierają, bo to jest ta rzecz, która od zawsze była moja i czułam się taka trochę pokrzywdzona, że już nie będziemy mieć możliwości sprawdzenia się i gdzieś te moje dwa miesiące, które uciekły przygotowań, no jakby tego nikt nie wziął w ogóle pod uwagę. Pogodziłam się z tą decyzją, tym bardziej, że trener powiedział, jakby obiecał mi, że na Mistrzostwach Świata jednak popłynę i będę starała się walczyć w kwalifikacje. No, kiedy pogodziłam się już z tą decyzją, tak naprawdę przyszedł kolejny news. Okazało się, że system zgłoszeń w Białorusi jest tak dziwnie skonstruowany, że odrzucał start Karoliny Naiw tej konkurencji,
i żebyśmy wszystkie dziewczyny mogły pojechać w takim składzie, jakim trener na początku zaplanował. Ja musiałam wystartować na jedynce 200, a Karolina jednak w konkurencji w dwójce i w czwórce. No i dla mnie to się dobrze skończyło, bo wróciłam z, co prawda nie obroniłam tytułu mistrzowskiego, ale wróciłam z brązowym medalem, co dało mi takiego naprawdę pozytywnego, przysłowiowego kopa do dalszego sezonu. I tam już gdzieś się lampka zaświeciła, że jednak te kwalifikacje olimpijskie są w moim zasięgu. Czyli tak gdzieś patrząc na ten cały rok, to te wyniki przeszły te oczekiwania jednak najśmielsze, pewnie biorąc pod uwagę tę twoją jednak kontuzję i długą Dokładnie, przerwę no bo zimą. Nikt tak naprawdę nie wierzył, że gdzieś tam się pozbieram. Było wiadomo, że w Polsce sobie na kolejnych zawodach poradzę i w treningach i w takiej rywalizacji, ale no jednak światowy poziom jest dosyć wysoki, bardzo wyrównany. No i kiedy odbyły się pierwsze zawody Pucharu Świata, gdzie zdobyłam brązowy medal, już wszyscy tak popatrzeli, mówią, no jednak wraca Martika. Później kolejny start w kolejnym pucharze, tym razem już nie w mojej konkurencji ulubionej, czyli jedynce na 200 metrów, tylko trener zgłosił mnie w konkurencji na 500 metrów. Tam zajęłam 6 miejsce w finale, ale pobiłam swój rekord życiowy o 2,5 sekundy, więc już to dało mi też takiego... No, tak lampka się tam zapaliła w tej głowie, że naprawdę ten sezon jednak może być udany. Wiadomo, że te kwalifikacje były bardzo trudne, no bo tylko 5 najlepszych dziewczyn robiło kwalifikację olimpijską, więc było co robić. Słuchaj, kajaki to jest sport dla twardzieli? Jest, zdecydowanie jest. Ja zawsze powtarzam, no my nie trenujemy na hali ciepłej, tylko cały czas na wodzie. Czy deszcz, śnieg, grat, wiatr. Trzeba na tą wodę zejść, no bo tych kilometrów nie przepracujemy na basenie czy też na ergometrze. To są zupełnie inne odczucia i musimy na tą wodę schodzić. Wiadomo, kiedy u nas tak naprawdę jest zima, my wyjeżdżamy do tych ciepłych krajów. Znaczy przysłowiowo ciepłych krajów, bo teraz już tak się klimat zmienia, że czasami w Portugalii potrafi być bardzo zimno i nieprzyjemnie. Dlatego ja się nie dziwię, że ten sport jest jakby tak mało rozpowszechniony wśród młodzieży, że ta młodzież nie garnie się jednak do kajakarstwa. No bo tu jednak cały czas ten kontakt z wodą, otwarte akweny, trochę też strach, bo też trzeba tą wodę polubić i mieć do niej respekt przede wszystkim. No i no jest ciężki, tony ciężarów przerzuconych, kilometry biegów. To jest naprawdę coś, co kształtuje charakter. To chyba ten strach też faktycznie może być u tych młodych ludzi. Tak sobie patrzę na ten kajak. To przecież teraz z tego idzie wypaść. Takie jest pierwsze wrażenie kogoś, kto nigdy nie miał z tym styczności, no nie? Tak. No, tak jest, czy to jest tylko takie wrażenie? Nie, to nie jest wrażenie. Tak jest, ten kajak jest dosyć wąski, jest tak naprawdę tak wąski jak moje biodra, czyli no, nie ma tam za dużo miejsca. No i przez tyle lat, co trenuję, nie spotkałam jeszcze osoby, która by wsiadła do kajaku, która wcześniej nie miała oczywiście z nim styczności, żeby z tego kajaka nie wypadła. Zazwyczaj jest tak, że wsiadają przy pomoście i od razu przy pomoście już są w wodzie. Powiedziałaś w jednej z rozmów ostatnio, że wiesz, że musisz być sprawna fizycznie, bo może ci przyjdzie niedługo jednak fizycznie pracować. To takie trochę uderzające, ta świadomość tego, że sportowiec z tym ciałem musi jednak o nie dbać, że potem jeszcze może się jednak przydać. No tak, bo no, moje ciało to tak naprawdę ja swoim ciałem zarabiam aktualnie. No, sport jest fizyczną pracą, więc ja muszę być sprawna, ale tak naprawdę no, kajaków nie będę trenowała całe życie. Więc no nie wiem, czy za chwilę jak odpukać, nie odnowi się kontuzja, czy po prostu jak zdecyduję, że już koniec tej kariery, bo też lata lecą, no i co dalej? No, będę musiała iść albo do pracy fizycznej, no bo ja 23 lata siedzę w kajaku i tak naprawdę poza kajakarstwem no nie mam żadnej innej praktyki i pójdę do biura i powiem, że od 23 lat pływam kajakiem i dajcie mi ciepłą posadkę przy biurku, no nikt mi takiej pracy nie da i zdaję sobie sprawę, że muszę być sprawna, żeby no za chwilę, no mam nadzieję, że to się nie zdarzy, że będę musiała iść do pracy fizycznej, ale mam taką świadomość, bo wielu sportowców w Polsce, parę przykładów jest, że skończyli karierę i musieli iść do pracy fizycznej. Czy jednak w Polsce to jest za mało 114 medali, żeby mieć gdzieś spokojną przyszłość? No tak, wiadomo, że tak naprawdę liczy się jeden medal, liczy się ten medal olimpijski.
mam to szczęście, że posiadam ten medal zdobyty w Rio. Także wiem, że kiedy skończę karierę i osiągnę wiek 40 lat, dostanę emeryturę, ale do tego wieku 40 lat jeszcze parę lat mi zostało, więc no gdzieś tą lukę pomiędzy zakończeniem kariery a 40 rokiem życia będę musiała jakoś sobie wypełnić. Przed tym Rio był Londyn. Ty mówisz o tym Londynie, że to był najgorszy bieg w moim życiu. Tak, tak. Popieram. To był najgorszy. Co się stało? Popieram, dobrze, tak. Jest konsekwencja. Zgadzam się z tym. Co się stało? Jechałaś tam jako faworytka. Dokładnie. Jechałam jako faworytka i chyba to mnie, że tak powiem, zabiło. Nie wytrzymała moja głowa, nie wytrzymałam tej presji. Zresztą to były też pierwsze igrzyska i dla mnie liczyło się tam wszystko chyba poza tym biegiem. Chciałam być na ceremonii otwarcia, chciałam przejść ślubowanie, jak wszyscy, chciałam, żeby pokazywali mnie w telewizji. Dla mnie liczyła się cała otoczka igrzysk, a tak naprawdę chyba nie skupiłam się na tym, co jest najważniejsze. Ja pamiętam sytuację, kiedy dwa dni przed wyjazdem na igrzyska oglądałam podnoszenie ciężarów i start Adriana Zielińskiego. No, on był też typowany do złota, on i ja. I kiedy zobaczyłam, że on to złoto wywalczył, to tak przeszła mi przez głowę ta myśl, no jak on ma złoto i go typowali, no to ja tylko pojadę i też będę miała to złoto. No niestety to tak nie działa. I przeszłam bardzo, bardzo gorzką lekcję. Piąta na jedynce. Zajęłyśmy później czwarte miejsce na czwórce, brakło naprawdę niewiele do medalu. No i gdzieś tam się też zapaliła ta lampka, że może jednak no nie nadaje się do tego sportu. I miałam wrażenie, że zawiodłam siebie, wszystkich kibiców, rodziców, swoją rodzinę. No po prostu czułam się naprawdę strasznie źle z tą świadomością, że tak mi nie wyszło, a tak wszyscy na mnie liczyli. Ale to potem jednak przepracowałaś, przekułaś to niepowodzenie w sukces w Rio. Trafiłam do stajni, do stajni po prostu i tego samego dnia już siedziałam na koniu i gdzieś poczułam po miesiącu, dwóch, że jednak ja kocham ten sport, kocham rywalizację i jednak chcę coś jeszcze osiągnąć. I któregoś dnia zeszłam z konia, skończyłam trening, bo i tak sobie powiedziałam sama do siebie, odstawię te konie na 3 lata, przetrenuję, pojadę do Rio, zdobędę medal i wrócę na konie. No i tak zrobiłam. Tam też przed Rio nie było łatwo, bo też miałaś chyba chorobę, tak? Też jakieś miałeś problemy zdrowotne zaraz przed wylotem do Brazylii. Tak. W marcu przeszłam półpasiec, później ostre przeziębienie, więc też tak to wszystko się nie układało jak powinno, ale no jakoś sobie poradziłam, myślę, że sobie bardzo dobrze poradziłam. No i skończyło się dla mnie bardzo, bardzo dobrze. Potem dużo się mówiło o kolorze kajaku, w którym startowałaś. Jesteś przesądna? To... Nie, raczej nie. Czyli nie ma tak, że w Tokio kajak musi być różowy? Ale będzie, bo będzie ten sam. Ja jestem takim przykładem osoby, która jak coś jest dobre i sprawdzone, to tego nie zmieniam. Na tym kajaku różowym pływam już od 8 lat, na wiośle od 5. Wyszły w międzyczasie różne modele kajaków, oczywiście testowałam, ale nie. Jednak ten kajak, nieważne, że on jest różowy, fakt, że lubię różowy kolor, ale on przyniósł mi też, znaczy szczęście, no na pewno, ale no mówię, jest dobry, sprawdzony, o każdej porze dnia i nocy mogę w niego wsiąść i czuję się po prostu jak w fotelu, że tak powiem. I on będzie jeszcze w Tokio, mimo że właśnie dużo osób mi zadaje pytanie, czy wreszcie zmienię kajak. Nie, w Tokio popłynę, jeśli uda mi się oczywiście pojechać do Tokio, wystartuję dalej na różowym kajaku. To mówisz 8 lat, czyli nie ma jakiegoś takiego wyścigu technologicznego u was w kajakarstwie, że coś jak coś nowego wymyśla i próbuje zyskiwać te minimalne przewagi? Kajaki przeszły sporą metamorfozę. Aktualnie najnowszy model wygląda zupełnie inaczej niż ten mój, ale nie ma jakichś udowodnionych naukowo badań, że te kajaki tamte, te najnowsze, pływają szybciej niż te starsze. U nas w finale jest przeróżny przedział. Część pływa na tych starszych modelach, część na tych najnowszych. Oczywiście Liza pływa na tym najnowszym, ale czołówka za nią pływa naprawdę na różnych. I myślę, że to nie jest kwestia aż tak sprzętu. No, ja kajak napędzam siłą własnych bicepsów, więc myślę, że tu trzeba szukać rozwiązań.
Właśnie, ile jest w tym bicka, a ile jest techniki i jak to... A ile głowy jeszcze. A ile głowy, no właśnie. Bo to podejrzewam, że pewnie najwięcej jest w tym wszystkim głowy znając głowy, życie, tak, nie? Tak. Myślę, że te najlepsze wyścigi i te końcówki wygrywa się głową, bo kiedy płynie się 200 metrów i 4 osady czy 5 płyną dziubek w dziubek i to się gdzieś czuje i kątem oka obserwuje się tory, a już tak naprawdę nie masz czego podrzucić, no bo to jest naprawdę ekstremalny wysiłek, no to ta głowa musi wytrzymywać tą presję i to, że poczekać, żeby za wcześnie nie przyspieszyć, czy żeby za dużo nie odpuścić i żeby dojechać do końca. No tak było też w Rio przez tak naprawdę 150 metrów. Jechałyśmy w 5 dziubek w dziubek, bo to widać na filmikach. I tam było już wiadomo w trakcie biegu, bo to gdzieś tam się czuje, wiadomo, to się o tym nie myśli, tylko to się czuje, że tak naprawdę wyścig rozegra się na ostatnich dwóch bojkach, czyli na ostatnich 20 metrach. Więc tam po prostu trzeba to przeczekać, jeszcze jak się widzi, że rywalka troszeczkę wyjdzie, no ale trzeba mieć tą świadomość, że obok wychodzi Liza, która ma tą końcówkę świetną i teraz trochę się powstrzymać, żeby za szybko nie zacząć finiszować. Także naprawdę, no, wydaje się, że przez 40 sekund nie można za dużo myśleć, no bo to nie ma za dużo czasu, ale da się. Da się myśleć i przede wszystkim trzeba myśleć, ale myślę, że to jest też kwestia powtarzalności tych biegów i to po prostu z czasem się wyrabia taki nawyk i podświadomie pewne rzeczy już się wykonuje. To bardziej automat niż analiza jakaś nagła i myślenie, tak? Tak, tak. To w takim razie, co z tym Tokio? Jedziesz tam w jakiej roli, mówiąc jadę, uczciwie? No jeszcze nie jadę. Jeżeli polecisz, to w jakiej roli tam polecisz? Faworytki czy atakującej z cienia zza pleców Lisy? Ja myślę, że trochę w roli takiej atakującej, bo faworytką nie będę. Pewnie do medalu gdzieś tam może będą mnie typować, biorąc pod uwagę teraz te ostatnie Mistrzostwa Świata. Ja na pewno nie będę się czuła faworytką w ogóle do medalu. Wiadomo, Igrzyska są bardzo specyficzną imprezą, no to już będzie mój trzeci, jeśli uda mi się pojechać oczywiście, to już będzie trzeci start na Igrzyskach. I nie zgodzę się z tą opinią, że Igrzyska to są takie same zawody jak Mistrzostwa Świata. Nie, absolutnie, to są zupełnie inne zawody. Tam przede wszystkim nagle zmienia się liczba torów, bo na Mistrzostwach Świata mamy 9 torów, a tam będzie 8, więc od razu cały system kwalifikacji, awansów do półfinałów czy finałów, wszystko się zmienia. No i trzeba będzie walczyć od nowa. No i będzie ciężko, bo teraz już świat coraz szybciej pływa. To nie jest tak, na początku jechałam do Londynu i pływało 5 dziewczyn na takim poziomie, można powiedzieć, wyrównanym, a reszta finałów była taka różna. Teraz jest 10-12 dziewczyn, które walczą naprawdę o dzióbki, żeby wejść do tego finału, a w finale jest tylko 8 miejsc, więc naprawdę będzie ciężka walka. Czyli nic nie obiecujemy na razie, na spokojnie czekamy. Nic nie obiecuję, no przede wszystkim najpierw u nas w kraju trzeba znowu, przyszły sezon będzie pokazywał, będą jedne eliminacje, drugie. Trzeba będzie najpierw w kraju wygrać, później znowu jeszcze udowodnić, tak jak to miało miejsce przed Londynem i przed Rio, że to właśnie ja zasługuję na ten wyjazd, bo to, że zdobyłam kwalifikacje w tym roku z drugiego miejsca z medalem, to dalej nic nie daje, ja zdobyłam kwalifikacje dla Państwa, nie jako Marta Walczykiewicz i za rok będę musiała potwierdzić to, że to ja, że ja jadę i mam nadzieję, że to się uda. Po Rio mówiłaś, że jeszcze nie wiesz co dalej. Okazało się, że jest Tokio, a teraz powiesz co, Tokio to jest finisz, to jest końcowa stacja? Ciężkie pytanie. Czy to jest końcowa stacja? Pogadamy za rok, tak? Pogadamy, jak może uda się zejść z podium. Nie wiem, no nie mówię nie. Wiadomo, no Paryż, to są kolejne lata, a moje lata też lecą, nie jestem najmłodsza. Aktualnie mówię, fizycznie czuję się dobrze, wiadomo, przede wszystkim zdrowie. Jak zdrowie pozwoli i będzie to zdrowie, to wszystko inne jakoś na pewno się ułoży. Ale myślę, że no sport i rywalizację mam jednak we krwi i póki ta młodzież nie zacznie ze mną wygrywać, powiedzmy, regularnie, to dalej będę się czuła na tyle mocna, żeby jeszcze w tym sporcie się pobawić. Super, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Marta Walczykiewicz. To był program Stacja Tokio. Kamil Kołsud, dziękuję bardzo, kłaniam się, do zobaczenia.